Chwała niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. On żyje, był umarły, ale zmartwychwstał i w tych najbliższych dniach będziemy w szczególny sposób o tym dawać świadectwo, o tym mówić. Nie tylko mówimy, że On żyje, ale mamy tą świadomość, że On żyje w nas. Bo to, że On żyje, to jest wiadome. Ale pytanie jest, czy żyje w Tobie i we mnie? Czy jest obecny, żywy w Twoim życiu? Kiedy wypełniły się proroctwa i Jezus wjeżdżał do Jerozolimy i był tak wielki entuzjazm, wszyscy ci, którzy badali Pisma, powinni wiedzieć, co się wydarza, co się dzieje, a jednak nie umieli rozpoznać czasu nawiedzenia. I moi drodzy, jest wielokrotnie tak, że jako ludzie patrzymy na coś, ale nie widzimy. Słuchamy czegoś, ale nie słyszymy. Nie dociera do nas. To jest tak jak z zadaniem matematycznym. Głowisz się nad nim, głowisz się i próbujesz z jednej strony ugryźć, z drugiej strony ugryźć. I nagle po jakimś trudzie wysiłku, nagle jakby jakiś błysk, mówisz, no przecież to tak ma być zrobione. No teraz wiem, rozumiem, o co chodzi. Tak samo jest z prawdą Bożego Słowa, drodzy. Bóg do nas mówi. Ale jest ktoś, kto zaciemnia nam, który pozbawia nas takiej jasności myślenia. I my wiemy, że tym kimś to jest ten, który jest zły, nazwany jest diabłem i szatanem. A więc nie bądź jak ten, który patrzy, a nie widzi. Nie bądź jak ten, który słucha, ale nie słyszy. Ale bądź tym, który zaczyna wnikać w to, co mówi Bóg, co mówi Jego święte Boże Słowo. Będziemy w szczególny sposób wspominać dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale dzisiaj chcę o tym na początku wspomnieć. Natomiast chcę oprzeć się o fragment, o wiersz Słowa Bożego, który jest zapisany w liście do Efezjan w 2 rozdziale, wierszu 10. 2 rozdział listu do Efezjan, wiersz 10 mówi tak. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Zwróćcie uwagę, tu jest kilka bardzo ważnych prawd powiedzianych. Po pierwsze, albo jesteś, albo nie jesteś dziełem Bożym. I tutaj nie chodzi o to, że nie jesteś stworzony przez Boga i na Jego obraz, ale tu chodzi o coś głębszego, o coś, co powinno się wydarzyć w życiu każdego, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Tu chodzi o to nowe życie, które Bóg ma w Chrystusie. Jego dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie. Jest to coś, co dokonuje się tylko w osobie Jezusa Chrystusa i przez osobę Chrystusa. I jest dalej napisane, że to wszystko się ma wydarzyć i powinno się wydarzyć, gdyż to nowe stworzenie, ten nowy człowiek jest przeznaczony do dobrych uczynków, do których Bóg nas przeznaczył, abyśmy w nich chodzili. Więc kilka bardzo ważnych prawd, bardzo ważnych informacji. W liście Jakuba czytamy tak, że wiara bez uczynków jest martwa. Drodzy, zanim przejdziemy do tej kwestii wyraźnego owocu, jaki wynika z żywej wiary w Jezusa Chrystusa, to chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że zbawienie, które jest dokonane przez Boga, jest absolutnie dziełem Boga. Jest dziełem Boga dokonanym na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. My jako ludzie do tego dzieła odkupienia człowieka nie możemy absolutnie nic dodać, nie możemy go o nic uzupełnić. To dzieło, o którym teraz będzie świat cały chrześcijański wspominał, o to wydarzenie Golgoty, które miało miejsce, ofiarę Chrystusa na krzyżu, ona jest całkowicie zupełna, doskonała, bez braków. Amen. Nikt z nas, nikt z ludzi, niech nawet nie waży się próbować coś do tej ofiary, czy tą ofiarę o coś uzupełnić ze swojej strony. Oto Bóg powiedział, że bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.
Jeżeli krew zostanie przelana, krew osoby niewinnej do tego Syna Bożego, który będzie mógł objąć całą ludzkość swoją ofiarą, ta krew zaspokoi Bożą sprawiedliwość, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Tak więc dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa dla nas ludzi jest całkowite, jest zupełne i nie wymaga żadnych uzupełnień ze strony człowieka. Biblia mówi, że to dzieło odkupienia dokonało się przez złożenie z Chrystusa, z Jego życia, jednej, jedynej, niepowtarzalnej ofiary. Chciałbym, żebyśmy to wyraźnie zobaczyli, że to, co Bóg czyni, jest doskonałe i zupełne. I albo w tym człowiek położy nadzieję i ufność, albo będzie się potykał o tego, który stał się ofiarą i stanie się Chrystus zamiast skałą zbawienia, kamieniem potknięcia dla ciebie. Bo będziesz ciągle próbował jeszcze jakby powiedzieć, że do tej ofiary Chrystusa ja coś muszę jeszcze dołożyć, bo inaczej nie mogę być zbawionym człowiekiem. Ale Słowo Boże nam mówi, że Chrystus tylko raz był ofiarowany, tylko raz cierpiał na krzyżu, tylko raz złożył ze swojego ciała, ze swojego życia ofiarę na krzyżu i nigdy już więcej nie bywa ofiarowany. Moi drodzy, kiedy obchodzimy pamiątkę Chrystusa, łamiemy chleb, bierzemy z kielicha pańskiego, my wspominamy tą ofiarę, ale nie powtarzamy tej ofiary. Nie dokonujemy jeszcze ponownej ofiary. To jest wspominanie. Jezus mówi, to czyńcie tak długo, aż ja przyjdę na moją pamiątkę. Na moją pamiątkę. I w liście do Hebrajczyków trzykrotnie Słowo Boże mówi, że On został raz tylko ofiarowany. I czytamy tak w 7 rozdziale od 24 do 27 wiersza. Ale ten, chodzi o Chrystusa, ale ten, sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. To jest cudowne wiedzieć, że Jezus Chrystus został mocą, autorytetem Boga Ojca ustanowiony kapłanem i arcykapłanem dla ciebie i dla mnie. A więc nieprzechodnie jest to kapłaństwo, nie z pokolenia na pokolenie, bo tamci kapłani umierali, ale Chrystus żyje na wieki. Jest po prawicy Ojca i On nieustannie w niebie przed tronem Bożym wstawia się za swoimi dziećmi. Pomyśl przez chwilę, kiedy przychodzisz trudne sytuacje, trudne chwile, wiedz, że masz orędownika w niebie, samego Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który wstawia się za tobą i za mną. Dlatego też dalej pisze autor, może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Tak więc mamy arcykapłana, mamy obrońcę przed tronem Bożym, siedzącego po prawicy Bożej, który we dnie i w nocy nieustannie oręduje i wstawia się za tobą i za mną. Dalej tu jest napisane, że On może ciebie i mnie na wieki zbawić, na zawsze, jeżeli przychodzisz do Boga przez Niego i tylko przez Niego. Słowo Boże wyraźnie mówi, że ten, który dokonał dzieła, uczynku zbawienia, to jest Jezus Chrystus i ten uczynek i to dzieło zbawienia jest pełne, zupełne i doskonałe. Tak więc chciałbym, żebyśmy siedząc dzisiaj na tym miejscu, kiedy będziemy się modlić i uwielbiać Boga, abyś mógł podnieść ręce i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że mam arcykapłana, że mam wstawiennika tego, który siedzi po Twojej prawicy, Syna Bożego i przez Niego mam przystęp do Ciebie. Może zbawić. I tu jest napisane, tych, którzy przez Niego, przez Jezusa przystępują do Boga. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł mówi, że jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Człowiek Chrystus Jezus. Nie ma nikogo innego. Bóg nikogo innego nie ustanowił, ale dlatego, że Chrystus złożył swoje życie na ofiarę, stał się odkupieniem i stał się orędownikiem i pośrednikiem nowego przymierza w swojej krwi. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana,
świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników, wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar, najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiła Syna doskonałego na wieki. Bóg chce, żebyśmy o tym wiedzieli. I Bóg chce, żebyśmy położyli swoją wiarę, swoją ufność właśnie w tym doskonałym arcykapłanie, w tym, którego On ustanowił jako pośrednika nowego przymierza w Jego Synu, w Jezusie Chrystusie. Biblia mówi, że świadectwo dwóch lub trzech jest przyjmowane. I tu mamy trzy świadectwa Słowa Bożego i dużo więcej odnośnie tej kwestii, o której mówię. W 9 rozdziale, tak samo od 24 wiersza jest napisane tak, w liście do Hebrajczyków, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Wiecie, to jest niesamowite, bo z jednej strony jestem zbawiony przez wiarę w Chrystusa. Bóg mi przebaczył, dlatego że zaufałem Chrystusowi. A tutaj te teksty pokazują nam, że potrzebujemy orędownika w niebie. Potrzebujemy wstawiennika, który będzie cały czas wstawiał się za tobą i za mną. Bo wiemy, że upadamy. Wiemy, że gdzieś tam czasami odchodzimy, schodzimy z tych Bożej prostej drogi. I potrzebujemy tego, który będzie nas bronił. Tym bardziej, że Biblia mówi, że tam także stoi oskarżyciel, szatan, diabeł, który oskarża nas we dnie i w nocy. Dlatego Chrystus nas broni. I mówi, Ojcze, ja złożyłem doskonałą ofiarę i moja krew wystarcza. Wystarcza, wystarcza, bracia i siostry, krew Baranka Bożego wystarcza, abym był obmyty, oczyszczony, usprawiedliwiony w oczach świętego Boga. Czy masz tą ufność ku temu? A więc mamy go, arcykapłana, który tam jest przed obliczem Bożym i on wstawia się teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, ażeby wielokroć ofiarować samego siebie. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowiony jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I w 10 rozdziale tego samego listu od 12 wiersza czytamy tak. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Zwróćmy uwagę, Chrystus dokonał absolutnie doskonałego zbawienia, nie potrzebującego żadnej powtórki, żadnych uzupełnień. Stał się doskonałą, jedyną ofiarą, która spłaciła nasze długi, obmyła nas z naszych grzechów przed obliczem świętego Boga. Mamy odkupiciela. Mamy obrońcę i wstawiennika, mamy doskonałego orędownika, który wstawia się, przemawia w miłości do Ojca za tobą i za mną. To jest tak jak z tym człowiekiem, który mówi, no był właścicielem jakiegoś sadu, ogrodu, mówi i to drzewo nie przynosi owocu już drugi rok, wezmę i wytnę go i usunę go. Ale tam znalazł się obok niego ktoś. Taki obrońca, taki ogrodnik, który może bezpośrednio pracował nad tymi drzewami, mówi, zostaw go jeszcze na ten rok. Obłożymy go nawozem, spróbujemy, zostaw go jeszcze na ten rok. Oto Jezus stoi i wstawia się za nami, broni nas przed tym oskarżycielem i ma mocne argumenty, bo swoje życie oddał za nas. I chcę powiedzieć, drodzy, to jest ten największy uczynek, jaki Bóg dokonał i Jezus Chrystus dokonał wobec nas. To uczynek, to dzieło zbawienia.
Biblia mówi tutaj wyraźnie, że Jego dziełem jestem. Gdy zaufasz Chrystusowi, gdy przychodzisz do Niego w prostej wierze, z prostą modlitwą i zapraszasz Go do swojego życia, to wtedy On, dajesz Mu prawo, aby Cię obmył z grzechów i aby dał Ci moc, abyś stał się nowym stworzeniem. Słuchajcie, to jest radykalna zmiana, którą dokonuje Bóg. Tego nie mogę uczynić ja ani ty. Wielokrotnie możemy obiecywać Bogu zmianę i poprawę. Nie jesteśmy w stanie. Może coś zmienimy, ale tak naprawdę nie jesteś w stanie rozprawić się z największym wrogiem, z największym zanieczyszczeniem, z największą chorobą, gorszą niż COVID-y, nowotwory i co innego. Z grzechem. Zapłatą za grzech jest śmierć. I tylko Chrystus tą śmierć należną tobie i mnie wziął na siebie i umarł, a później zmartwychwstał, pokonując śmierć i obdarowując nas życiem. Tak więc, będąc pogrążonymi w duchowej ciemności grzechu, nie jestem w stanie się z tego wyrwać. Ja to przyrównuję do człowieka, który znajduje się w bagnie. Dobrze, że nigdy nie wpadłem do bagna, takiego, wiecie, naturalnego bagna. Bo jak oglądam, co się dzieje, jak człowiek jest w bagnie i im więcej próbuje się wydostać sam, o własnych siłach, to wiecie, co się dzieje. On coraz bardziej jest wsysany przez to bagno, aż w końcu jest pochłonięty i ginie. Tak jest z każdym człowiekiem, który nie chce skorzystać z łaski, z mocy Boga, który próbuje sam o własnych siłach uporać się z grzechem, z nieprawością. Zanurza się coraz bardziej. Jeżeli nie przyjdzie pomoc i nie wezwie pomocy, to bagno, ten grzech, ta ciemność go wchłonie, zginie. Człowiek, który jest w bagnie, potrzebuje pomocy kogoś z zewnątrz, który stoi na twardym gruncie i jest w stanie podać mu rękę, tylko ten z bagna musi chcieć uchwycić tą rękę i pozwolić się wyciągnąć. I to czyni właśnie Bóg. Jego dziełem jesteśmy stworzeni. Mocą Boga daje moc. On nas wyciąga z naszych grzechów. On nas wyciąga z ciemności. On nas wyciąga, jak Słowo Boże mówi, przenosi nas z królestwa ciemności do królestwa światłości. Zbawiony, oczyszczony, usprawiedliwiony człowiek jest dziełem Boga. Nowe stworzenie ma przeznaczenie, dobre uczynki. Zbawiony nie jestem przez dobre uczynki. Słowo Boże mówi, nie przez dobre uczynki. Jestem zbawiony przez to, co Chrystus dla mnie uczynił, ale jestem zbawiony, nowym stworzeniem się stałem do dobrych uczynków. Drodzy, człowiek, który zostaje zbawiony przez Boga, doświadcza przebaczenia grzechów. Jego życie radykalnie się zmienia. Czasami jest to wolniejszy proces u jednych, a czasami jest to bardzo szybki, bardzo jasny proces, gdzie ludzie mówią, o, to jest niemożliwe. Był w pracy, na drugi dzień idzie do pracy, ale wieczorem swoje życie oddał Bogu. Przychodzi do pracy i ludzie w pracy patrzą na niego i mówią, ty jakiś jesteś inny, co ci się stało? Wiecie, to się gdzieś tam wyczuwa, bo jego zachowanie, jego język się zmienia, jego sposób zachowania się zmienia, coś się dzieje. Zbawiony do dobrych uczynków. Aby się Bogu podobać, moje uczynki muszą wypływać z żywej wiary i miłości do Pana. Ludzie robią wiele dobrych uczynków, ale pytanie, czy wynikają one z wiary i z miłości do Pana? Wtedy mogą i będą uznane, będą podobać się Bogu. Bo jeżeli to są uczynki, które ja robię po to, aby zasłużyć, no to w ten sposób nawet obrażamy Boga, bo nie jesteśmy w stanie zapłacić za to wszystko zło, które człowiek czyni, czy które jest obecne w jego życiu. Paweł napisał tak, takie słowa, wierzę, czy też uwierzyłem, dlatego mówię. Uwierzyłem, dlatego mówię. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ustami wyznaje się ku zbawieniu. Inaczej mówiąc, kiedy staję się nowym stworzeniem, jeden z pierwszych uczynków, które człowiek wierzący czyni, to jest wyznanie jego ust. To jest świadectwo naszych ust. To jest to, wiecie, ja nie mogę, znaczy
Ja mogę zrozumieć tych ludzi, tylko ci ludzie nie rozumieją, co to znaczy być zbawionym, jeśli mówią, moja wiara jest moją prywatną sprawą, ja nie muszę o tym mówić. To nie ma absolutnie żadnej podstawy w Bożym Słowie. Właśnie dlatego, że uwierzyłem w Jezusa, teraz chcę mówić o tym, co Chrystus dla mnie uczynił. Teraz nagle w pracy już nie mówię jakichś dowcipów, czegoś, co nawet nie przystoi, ale zaczynam mówić, co Jezus dla mnie uczynił. Że On mi przebaczył grzechy, że należę do Niego, że mam społeczność z Bogiem, że bałem się umrzeć. Ale teraz nie boję się, bo wiem, że Chrystus jest obecny w moim życiu. Wierzę, dlatego mówię. Żywa wiara mówi z pokorą i ufnością, co Bóg uczynił w twoim i w moim życiu. Nie boimy się, nie wstydzimy się, ale z odwagą śmiało mówimy, co Bóg uczynił dla nas. I nie jest to pycha, ale jest to pokora i jest to właśnie wiara. Nie ufam przecież w sobie. Nie zmieniłem się sam przez własną siłę i wysiłek i mocne postanowienie poprawy, ale zmieniła mnie moc Boga i On dokonał tej zmiany. Dokonał się cud w moim życiu. Żywa wiara zawsze także będzie objawiała się nie tylko w słowie, ale w naszym działaniu, w naszych uczynkach. Z żywej wiary wypływają uczynki wiary. To są nasze przekonania, jakie mamy w oparciu o to, co Bóg mówi w swoim słowie. Kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, przedtem zabranie czegoś cudzego nie napawało cię jakimiś wielkimi wyrzutami sumienia. Ale kiedy oddałeś życie Bogu i Duch Boży mieszka w tobie, zabranie cokolwiek, co nie należy do ciebie, powoduje, że czujesz się z tym źle. I sumienie, które jest oczyszczone, odrodzone, to sumienie ci nie pozwala spokojnie spać, aż nie uregulujesz tych rzeczy. Po prostu stałeś się nowym człowiekiem. Jeżeli kłamiesz i wiesz, że kłamiesz, to czujesz się z tym źle i mówisz, Boże, przebacz, ale też mówisz, okej, wiesz co, to nie było prawdą. Wiecie, nie możemy nigdy oddzielić żywej wiary, prawdziwej wiary od tego, co mówimy i od tego, co robimy. Z żywej wiary wypływa moje świadectwo ust, ale też moje działanie i moje uczynki. To dlatego Biblia mówi, że skoro jestem nowym stworzeniem, muszę w łasce i mocy Bożej zewlekać z siebie to, co należy do starego życia, a oblekać się w Chrystusa. Bo jest napisane, Jakub mówi, że diabeł i demony też wierzą. Wierzą i drżą. To jest dziwne, ale one wierzą. Tylko muszę zadać sobie pytanie, co to znaczy. Czy w takim razie diabeł też będzie zbawiony? Czy on się opamiętał? Czy on zmienił swoje zachowania? Czy on już przestał namawiać do złego i tak dalej? Słowo Boże mówi nam absolutnie nie. Nie ma w jego sercu, w jego istocie żadnej skruchy, żadnej chęci naprawy, niczego. On dalej będzie walczył i walczy. On dalej namawia do złego. I to całe zło, które czasami człowiek nie może uwierzyć, że drugi człowiek może tak okropne rzeczy robić i dzieciom, i dorosłym. Wiecie, jestem zdumiony, że takie są statystyki. Rocznie 1 200 000 ludzi jest porywanych na sprzedaż organów do niemoralności i tak dalej, zniewalanych. 1 200 000 ludzi. Oto idzie dziecko drogą i nagle są tragiczne. Kto za tym stoi? Na pewno nie Bóg. Kto za tym stoi? Ta cała siła złego, ten, który jest nazwany diabłem, ten, który nazwany jest szatanem, przeciwnikiem, oskarżycielem, oszczercą, on to wszystko czyni. Ale kiedy ty i ja narodziliśmy się na nowo, stałem się nowym stworzeniem i przeznaczył mnie Bóg do tego, co dobre. Abym dobrze postępował, abym dobrze mówił, abyśmy przez moc Boga, który mieszka w nas, mogli wpływać i zmieniać to, co jest wokół nas. Aby coś z Bożego Królestwa zaczęło się objawiać. Żywa wiara prowadzi do pierwszego uczynku. Albo inaczej, wiara w Chrystusa jako Pana i Zbawiciela jest pierwszym uczynkiem,
który bardzo podoba się Bogu. Ewangelista Jan pisze tak, Jezus odpowiada na pytanie ludzi, którzy pytają, co mamy czynić? Jakie uczynki mamy spełniać, aby móc się podobać Bogu? A Jezus mówi, to jest dzieło Boże. To jest właśnie ten uczynek, wierzyć w tego, którego On posłał. Jeżeli tego uczynku nie uczynisz, to wszystko inne nie ma znaczenia. Ono może być dobre i właściwe i okej, w porządku, ale dla twojego zbawienia, dla twojego życia, relacji, społeczności z Bogiem nic to nie pomoże. Inaczej mówiąc, grzechem, tak mówi Jan w 16 rozdziale tej Ewangelii, grzechem jest niewiara w Chrystusa, niezaufanie temu, co Chrystus uczynił dla ciebie i dla mnie. To jest takie ciągłe, możesz być bardzo blisko Jezusa, bardzo blisko gdzieś tam ocierać się o Jego obecność, ale jeżeli nie pokutuje człowiek, nie zaufa, jeżeli nie poprosi Jezusa, aby przyszedł do jego życia przez wiarę, w sposób duchowy, to też nie będzie mu pomożone. A więc żywa wiara prowadzi nas do upamiętania. Żywa wiara sprawia, że człowiek, który ma żywą wiarę, ma pragnienie prowadzić czyste, uświęcone życie. W tym samym liście do Efezjan jest napisane, w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. A w liście do Galacjan jest napisane tak, ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Żywa wiara. Żywa wiara jest pełna uczynków, które przynoszą chwałę Bogu. I to nie jest tak, wiecie, faryzeusze starali się robić wiele fajnych rzeczy, tylko wychodziło to okropnie. Wewnątrz byli pełni łupiestwa, pełni złości, pełni niewiary, ale na zewnątrz chcieli wyglądać dobrze przed ludźmi. I Jezus ich przejrzał. Mówi, jesteście jak pobielane groby. Wiecie, to, co człowiek na zewnątrz pokazuje, wcale jeszcze nie oznacza, że to, co robi, wypływa z miłości i wiary i że człowiek chce w ten sposób oddać chwałę Bogu. Bo nie mam robić czegoś, abym ja zyskał uznanie. Ale jeżeli ja cokolwiek robię, to chcę, żeby Bogu była za to oddana chwała. Jeżeli kocham Jezusa. Nie ten, który sam siebie zaleca. Nie ten, który sam pokazuje, jak jeden powiedział, chodź, zobacz, jak ja służę Bogu. Nie. Aby ludzie patrząc na nas, na ciebie i na mnie, na to, jak mówimy, co robimy, mogli zobaczyć Boga. Powiedzieć, to jest nienormalne. Ten świat zupełnie inaczej funkcjonuje. Dlaczego tak robisz? Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Drodzy, na pierwszym miejscu są domownicy wiary. Tak jak w naszym życiu, na pierwszym miejscu jest rodzina, dom, żona, dzieci, mąż. A dopiero później są inni. Oczywiście Bóg jest przed tym wszystkim na pierwszym miejscu. I tu jest napisane, nie ustawaj czynić dobrze. Szukaj możliwości, to co możesz zrobić dobrze, słowem, uczynkiem. Co możesz zrobić dobrze? Bo przyjdzie czas, że będziemy rządzić ze swojego pola, własnego pola życia. To, co żeśmy posiali, to, co żeśmy tam uczynili. I wiecie, mogą być duże rozczarowania. Albo też będzie wiele radości. Nawet kubek zimnej wody w oczach Boga ma znaczenie. Jeżeli podajesz go ze względu na Chrystusa, na miłość, którą Bóg ma do ciebie i do ludzi, czy to wrogowi, czy przyjacielowi, to nie ma znaczenia. Czynić dobrze. Ale tu jest napisane na pierwszym miejscu, a najwięcej domownikom wiary. A więc bądź tym, który rozgląda się, tak jak mówimy w czwartki, o budowaniu Kościoła, abyśmy
byli przyjmowali jedni drugich z miłością, też odnosili się we właściwy sposób z szacunkiem jeden do drugiego. Najwięcej domownikom wiary. Jest w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale opisana historia takiej dziewczynki, nazywała się Gazela, po hebrajsku Tabita, po grecku Dorcas, po polsku Gazela, Antylopa. I ona była, tam jest napisane, ona była uczennicą pańską. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorcas. Życie jej było wypełnione dobrymi, miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lyda leży blisko Jopy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze, obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorcas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Młoda dziewczyna, pełna dobrych uczynków, gdzieś w swoim sercu nosiła pewne brzemię. Jak pomóc tym wdowom, tym biednym kobietom? Może nie miały żadnej opieki. Tam nie było ZUS-u, nie było zapomóg, nie było niczego. I ona to widziała, tą potrzebę. I szyła ubrania, płaszcze dla tych starszych kobiet. I powiedzielibyśmy, takiej osobie nie powinno się nic złego wydarzyć. Powinna żyć długo i szczęśliwie. Ale ta młoda dziewczyna zachorowała i umarła. Wielokrotnie nie rozumiemy pewnych rzeczy, że ludzie Boży, ludzie miłujący Boga i innych ludzi, ludzie czyniący dobro, nagle coś wydarza się w ich życiu. Akurat ta historia skończyła się bardzo dobrze. Oto przyszedł Piotr i zrozumiał, Bóg dał mu, Duch Święty go pokierował, aby się modlić, gdyż Bóg postanowił ją wskrzesić. I przez to dzieło, przez ten uczynek wiary wielu później uwierzyło w Jezusa. Popatrzcie, my mamy czasami takie pojęcie uczynku bardzo zawężone. Jak przeprowadzę babcię przez ulicę na drugą stronę, to zrobiłem dobry uczynek. Może zrobię zakupy, zrobię dobry uczynek. Jasne, że tak. Jeśli jest potrzeba, jak najbardziej. Kiedy widzimy potrzeby i reagujemy. I ludzie mówią, dlaczego to robisz? Mogłeś siedzieć w domu. Mogłem, ale miłość Boża, miłość Chrystusa, żywa wiara pcha mnie do tego, aby dawać świadectwo Bożej miłości. W różnoraki sposób i w ten naturalny, jak widzimy tutaj w przypadku Piotra, ten ponadnaturalny. Przecież dawanie świadectwa innym też jest uczynkiem Bożym, bo przez głoszenie Chrystusa, dawanie świadectwa, ktoś może uchwycić się wiarą Chrystusa, zaufać i być uratowany. Przecież to nie jest jeden albo czy nie największy uczynek. Czynić dobrze nie ustawajmy. Siej, gdzie możesz. Nie patrz na ludzi, nie patrzmy na ludzi jako na ten, no tak, tak już musi być. Szukaj możliwości, aby czynić dobrze, dając świadectwo, modląc się o innych, ale też pomagając w różnorakich potrzebach. Też mamy dawać świadectwo, czynić dobrze ludziom wokół nas wszystkim. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A w liście do Tesaloniczan Paweł napisał, a wy bracia nie ustawajcie czynić dobrze. Żywa wiara zatem jest pełna uczynków, które przynoszą chwałę Bogu, aby Bóg odebrał sobie cześć i chwałę. Żywa wiara działa, porusza się jako wyraz posłuszeństwa dla Jego słowa. Wiara bez uczynków jest martwa. Bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Wiara z żywej wiary zawsze wynikają działania, uczynki wiary. Co z tego, że ty i ja słyszymy, że Jezus za nas umarł? To jest dobre.
To jest właściwe, powinienem usłyszeć, bo inaczej jak uwierzę. Ale co mi to pomoże, jeżeli ja mówię, no tak, ja wierzę w Jezusa, ale nigdy nie zaufałem Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Nigdy nie zaprosiłem Go do mojego życia, nigdy nie pokutowałem, nie wyznałem, że potrzebuję Jego łaski i zbawienia. To żywa wiara powoduje, że pokutuję, że zapraszam Jezusa, że ufam, moją ufność pokładam w Nim i nadzieję na życie wieczne. Abrahama doszedł głos Boży, wyjdź od swojej rodziny, ze swojego domu i idź tam, gdzie ci pokażę. Nawet Bóg mu nie pokazał, gdzie ma iść. Ale tam jest napisane, i Abraham uwierzył i przez wiarę wyszedł, dlatego że Bóg skierował do niego słowo. Gdyby pozostał w Ur Chaldejskim, mówi, tak, ja Boże wierzę i do starości nigdy by nie osiągnął tego, i nigdy by się nie wydarzyło w jego życiu to, co później się stało i nie stałby się ojcem wiary. Przez wiarę Rahab, nierządnica, gdy Izraelici znaleźli się przy murach Jerycha, tam jest napisane, ona przez wiarę ukryła wywiadowcy. Słuchajcie, wiara nie była oddzielona od jej działań. Przez wiarę. Ona mówiła tak, ja wiem, że Bóg wyda to miasto, a ja nie chcę zginąć razem z tymi bezbożnymi ludźmi. Ona sama żyła niemoralnie. Ale upamiętała się, zaufała. Drodzy, to był cud niesamowity, który się wydarzył, bo całe mury runęły, ale ten fragment muru, w którym ona mieszkała, został ocalony. I cały dom, wszyscy ci, którzy tam u niej w tym czasie się znaleźli. A Noe, który buduje arkę. Tak się zastanawiamy, ile on w końcu tą arkę budował. Czytamy w Bożym Słowie, w 5 rozdziale 1 Mojżeszowej, że gdy miał 500 lat, urodzili mu się synowie, a gdy miał 600, nastąpił potop. To załóżmy, że 80 lat budował tą arkę. Oni już byli dorośli, pomagali mu, jeżeli tak było. Ale gdyby jej nie zbudował, gdyby jego wiara była pusta, czcza, mówi tak, ja wierzę, ale nic nie zrobił, aby uratować swoje życie i swojej rodziny, przyszedłby potop, i Noe zginąłby ze wszystkimi. To wiara żywa spowodowała, że skoro usłyszał głos Boga, ale wszyscy wokół mówili, człowieku, co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Zgłupiałeś, Noe. Ale przyszedł moment i potop nastał. I słuchajcie, zginęli wszyscy, wykształceni, analfabeci, mężczyźni, kobiety, dzieci, bogaci, biedni, zdolni, mniej zdolni, wszyscy. Ale wiara żywa uratowała Noego i jego dom. Jak cudowną rzeczą jest dane tobie i mnie, że możesz słyszeć Boże Słowo, że Bóg przemawia. To Słowo wzbudziło wiarę kiedyś w moim sercu i skierowało mnie, poprowadziło mnie do działania, do zawołania, ratuj mnie Jezu, zbaw mnie. I prowadzi nas każdego dnia. Jezus przyszedł na tą ziemię, aby wykonać dzieło Ojca. Dokonał uczynku. Gdyby tylko miał taką wiarę, jak wielu ludzi, wierzą i nic więcej, i nie przełożyło się to na działanie wiary, zostałby w niebie i nie byłoby zbawienia. Pan mówi do Kościoła, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Pamiętajcie, tym pierwszym uczynkiem, który będzie decydował o wszystkim, jest twoja, moja osobista wiara, zaufanie Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi. Od tego wszystko się zaczyna. Dalej czytamy, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Do zboru w Efezie Duch mówi tak, spełniaj uczynki takie jak pierwej. Czyli kiedy zaufałeś, kiedy pierwsza miłość była w twoim sercu, spełniaj uczynki tej pierwszej miłości, nie na pokaz, z właściwą motywacją. Apostoł Paweł pisze tak, a niech nasi uczą się celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, aby nie byli nieużyteczni.
który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napomina, i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Drodzy, nie możemy jako chrześcijanie nie docenić, jak ważne są uczynki wiary, aby to przynosiło chwałę Bogu i pożytek ludziom. I nie powinniśmy mówić, czy stronić, czy jakby gdzieś być daleki od tego, aby nie pomagać, nie wspierać, nie czynić dobrze drugim. Bo to jest wyraźne świadectwo żywej wiary, naszej miłości do Boga i do ludzi. Kończąc, taka prosta historia. Oto zbliża się czas śmierci Jezusa. Jezus jeszcze jest wolny. Jezus odwiedza kogoś w domu. I przychodzi niewiasta i wylewa nardowy olejek na jego głowę. Wart prawie roczny zarobek. Wylewa na głowę Jezusa. Jest oburzenie wśród niektórych apostołów. Judasz najbardziej krzyczał. Nie można było dać tego ubogim. No można. Ale Jezus mówi, zostawcie ją. Ona to uczyniła na mój pogrzeb. I będzie to wspominane do końca świata, bo uczyniła dobry uczynek wobec mnie. Drodzy, to, co wypływa z miłości do Pana, to, co wypływa z tęsknoty za Panem, to jest ten jak olej wylewany na Jego głowę. Wiecie, czas spędzony z Panem jest też tym takim dobrym uczynkiem. To dla mnie uczyniła. Wielu było zajętych swoimi sprawami, ale ta kobieta miała coś najcenniejszego. I może wielokrotnie diabeł przychodzi i mówi, zostaw, przecież możesz trochę z tego olejku namaścić Pana Jezusa. Ale ona mówiła, nie, wszystko co mam, ja chcę Go uczcić, ja chcę Go uwielbić. I wylała to na Jego głowę. Uczyniła. Jezus mówi, uczyniła dobry uczynek wobec mnie. Zobaczcie, jak różne są to uczynki. A czy uzdrawianie, wypędzanie demonów. Jezus mówi, za który z tych uczynków chcecie mnie ukamionować? Jezus leczył chorych, uwalniał od demonów ludzi. Wskrzeszał umarłych. To były uczynki Boże. I ty i ja mamy tą możliwość, aby modlić się jedni za drugimi. Aby czynić w ten sposób dobrze. Bo czymżeż jest modlitwa? Czyż nie jest czymś dobrym i dobrym? Nie moglibyśmy to nazwać dobrym uczynkiem? Czyż usługiwanie sobie w sposób naturalny i ponadnaturalny darami ducha i mocą Boga, czyż nie jest dobrym uczynkiem, który Bóg chce, żeby się objawiał w Kościele, w naszym życiu? Wierzę, że Bóg tego chce. Weź to, co cenne ze swojego życia. A najbardziej weźmy swoje serca i Panie, oto cały jestem Twój. Powstańmy, aby się modlić. Pamiętajmy, przychodzi czas, że będziemy rządzić bez znużenia. I każdy z nas stanie przed Bogiem ze swoim poletkiem życia. I każdy będzie zbierał to, co sam posiał. Nie co inni, co ty i ja. Co uprawialiśmy na tym poletku naszego własnego życia. I chcemy tam zobaczyć dobre rzeczy. Aby powiedzieć, Panie, oto moje życie jest Twoje. Boże, tak dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś. Za Twoje słowo i tak modlę się, abyś dotykał mojego serca, mojego życia. Panie, dopomóż mi być człowiekiem, który czyni dobrze, bo zostałem uczyniony nowym stworzeniem, przeznaczony do dobrych dzieł, dobrych uczynków, dobrego działania. Błogosław nasz zbór, każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, Panie. Tych, którzy nie mogą dzisiaj przybyć na to miejsce, modlimy się o to, aby ta świadomość w nas rosła. Panie, dopomóż nam być owocnymi, pełnymi wiary i dobrych dzieł, Panie, dla Ciebie. Amen.